To znaczy robiłem za analityka, architekta, solution architekta, software architekta. Od 2000 do tego roku zajmuję się bezlinie development, albo więcej używam bezlinie development i trochę uczę bezlinie development, tego typu rzeczy. Stąd też temat tej prezentacji. No i generalnie sobie pracuję, więc jest to ruch, można przeczytać na stronie LinkedInie, na mojej stronie, nie będę przymożał. Pracuję w takiej małej firmie, która generalnie zajmuje się dwoma rzeczami. Przede wszystkim robi szkoli deweloperów, w sensie robi warsztaty, a po drugie dewelopuje w tym sensie, że mamy swoich własnych konsultantów, takich jak, czy pracują kompletnie zdalnie, za warszawskie stawki, co oznacza, że też możecie pracować za warszawskie stawki kompletnie zdalnie, jakbyście chcieli. Polecam serdecznie. No dobra. Więc ja generalnie z tym, że uczę innych, też dewelopuję i oczywiście mam zespół skramowy. I w moim zespole skramowym teraz historia, którą podam, będzie prawdziwa, ale ja ją spotykam bardzo często. Ja nawet ciekawy jestem, czy pasuje też do was, a wygląda to mniej więcej w ten sposób. Przychodzi product owner na planowanie, albo czasami na kolejny. I mówi tak, okej, okay, to ja muszę robić feature, tu jest historyjka i w historyjce jest napisane. As an editor, I want article categories to be updated. When allegro categories are updated, so that articles are still visible on pages. No i product owner się pyta, ile to tam zajmie? A my się pytamy, no dobra, a jak to ma działać? Nie wiem, po to wniosek. No i zazwyczaj w takiej sytuacji czujemy się jak na tym obrazku, tak? Zaczyna się robić dużo mózgu, zaczynamy się zastanawiać, albo wyciągamy tak zwane liczby zuby. Natomiast jeśli staramy się przynajmniej już odrobinę oszacować to w jakikolwiek sensowny sposób, to próbujemy zrozumieć, jak to ma działać, tak? Więc jest dużo mózgu, jest cały zespół na tym planningu, na przykład w checkingu. No i coś tam tam wychodzi generalnie, tak? Coś sobie wymyśliliśmy, mniej więcej o co chodzi. Potem, to jest autentyczny autentyk, jakiś deweloper decyduje, że no dobra, zaczyna się sprint, zaczynamy brać te taski na siebie. Więc wiosnę. Przychodzi jakiś deweloper, wyciąga tą karteczkę, zdziwi oczywiście, czyta sobie historię, która nic nie mówi, coś tam pamięta z wymingu czy z planningu, na temat jak to ma działać, może są jakieś kryteria akceptacyjne, może nie, implementuje. Sprinty miałem wtedy tygodniowe, to są tygodniowe, no i na koniec tygodniowego sprintu fantastycznie, po 5 dniach generalnie coś wyszło. Prezentujemy to do klienta, nie? Deweloper prezentuje klientowi, a klient pokazuje nam, jak bardzo się cieszy, że nie zrozumieliśmy kompletnie jego wymagań. I mówi nam, w ogóle nie o tym chodziło. Co to w ogóle jest, nie? Porąbało nas, ja mam zapłacić za 5 dni developmentu. No więc my bardzo szczęśliwi z lektorem, z dragiem klienta idziemy do protektonera i mówimy, jak bardzo doceniamy jego pracę, jesteśmy szczęśliwi z tego, że ta historyjka nam wszystko wytłumaczyła, ale że poszliśmy w dobrym kierunku, tak? No i ta fala wzajemnej miłości, prawda, rośnie w zespole i w developmentie. No i no właśnie, i tak mi się zdarzało dosyć często. W sensie praktycznie product owner, kiedy zwróciliśmy mu uwagę, że może tam powinno być coś więcej niż tylko historyjka, jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy nad jakimś featurem, to nam zaczął przynosić po prostu to wcześniej. Wcześniej przesunął wyczarną z planowania grubi na inny dzień, tak? I powiedział, że teraz on przynosi tą historyjkę, żebyście teraz by to mogli wymyślić, tak? Fantastycznie. No to my jako deweloperzy stwierdziliśmy, że okej, okay, skoro product owner nie przygotuje nam niczego więcej, to musimy sami to przygotować sobie coś z tym zespołem, więc spróbujmy coś takiego zrobić. No i deweloperzy usiedli i wymyślili, to jest autentyczna historyjka, screenshot z Jiry. Uwaga, tytuł takiej historii. Pop updated platform, get articles ID 1, ID 2, response. Jasne? Jasne, nie? No dobra, aż szczegóły. As a developer, I would like to display list of articles using map expandable boxes list of box components. Dobra? Widać wartość użytkownika, czy użytkownika klienta. Fantastyczna sprawa, nie? Więc co się okazało? Okazało się, że deweloperzy są jeszcze gorsi w pisaniu analizy albo historii niż product owner, bo ten przynajmniej nie udawał, że umie, tak? A tutaj tu już jest kompletne dno. W związku z czym to jest do niczego. I teraz, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Otóż okazuje się, czy w ogóle używacie user stories? Kto używa? Ja to używam. No właśnie. I słuchajcie. Wszędzie, gdzie nie pójdę, to wszyscy mówią, user stories to są nasze wymagania.
tu dostajesz historyjkę, to jest wszystko, co potrzebujesz, nie? Ewentualnie jeszcze kryteria akceptacyjne, sami pisz opis, ale wiem, że to jest najważniejsze. A tymczasem, jak będziecie na grupę Wikipedię i poczytacie na temat User Stories, to się okaże, że generalnie User Stories pojawiły się w trakcie słynnego projektu bodajże C3, który rozpoczął tych Steam programming, i one służyły do innego celu. No jakiego celu służyły? Ono działało to tak, że był sobie zespół, który miał pociągnąć projekt, który już trwał 2 lata do sponsorowania, i było sobie masa specjalistów zagranicznych, którzy siedzieli bardzo chcieli mieć ten projekt skończony. I ten zespół nie wiedział, od czego zacząć. Więc zaczął rozmawiać z tymi specjalistami i na żółtych karteczkach wypisywał sobie takie właśnie historyjki, odkładał je na taką szkartę z boku po to, żeby potem, jak już będzie chciał coś faktycznie zrobić, to wyciągnął taką karteczkę, usiąść razem z użytkownikiem, czy też z ekspertem domenowym, fotel w fotel, po to, żeby ten mu wytłumaczył, jak to dokładnie ma działać. Okay? No i tak teoretycznie w Scrumie jest, że product owner pełni rolę tego klienta, użytkownika, który tak naprawdę tego feature chce, nie? Tylko że w swoim przypadku wynika najczęściej, że product owner pełni rolę raczej, jakby to powiedzieć, proxy, w sensie on sam nie ma żadnych odpowiedzi. Najczęściej musi zezwolić do klienta i coś wygadać, albo jeszcze dosyć często nawet tego nie robi, tylko mówi: no jesteś deweloperem, to zawsze do klienta i to dalej, czy jakiś masz problem, to masz telefon firmowy, to wszyscy bardzo, tak? No dobra, więc tak naprawdę to nie służy do zbierania wymagań, tylko właśnie sobie jako zachęta do tego, żeby porozmawiać. No to super. No to my jako deweloperzy chcielibyśmy porozmawiać z klientem, a ponieważ mamy fantastyczne umiejętności interpersonalne i jesteśmy fantastyczni, absolutnie całe społeczeństwo nas docenia, prawda? Jeśli chodzi o nasze umiejętności interpersonalne i miękkie, komunikacyjne przede wszystkim, to się zawsze kończy sukcesem, prawda? Prawda, tak. No tutaj już nie będę może drastycznych historii opowiadał, bo każdy z nas pewnie ma takie drastyczne historie na co dzień. Więc to wszystko generalnie biegnie donikąd, nie wtedy droga. Pytanie jest, czy można zrobić coś lepszego, bo nie po to dostałem informatykiem, żeby rozmawiać z ludźmi, prawda? Inżyniera, więc może by się to do czegoś przydało, żeby sobie poradzić z tym problemem, pod którym tu jest historyjka, z dupy wyciągnij liczbę z dupy, a potem zejdziemy tym coś i pokaż klientowi na koniec streamu. No i dobra, uwaga, jest, słuchajcie, ja to jeszcze miałem na studiach, aczkolwiek na studiach tym wyczułem różnie długo, więc ciężko byłoby, żeby sumowała to, co nie. Ale przeczytałem sobie gdzieś tam w okolicach roku 2003 książkę Writing Effective Use Cases Alistaira Coburna, która opisuje coś, co się nazywa przypadki użycia. I tak się składa, że jak wejdziecie na Wikipedię na temat przypadków użycia, to jest tam jasno powiedziane, że to jest, że przypadek użycia opisuje w sposób formalny, jednoznaczny i nie wymagający żadnych dodatkowych informacji to, co ma działać i jak to coś ma działać. Da się go wziąć i zaimplementować, tak? No to fantastycznie. Czy ktoś z was pisał przypadki użycia albo use case'y? To jest use case, to jest formalna postać use case'a. Czy ktoś coś takiego pisał? O, kilka osób pisało. Tutaj na wschodzie, bo ja jestem z Ostrołęki, więc też jestem ze wschodu i w Olsztynie jeszcze to generalnie było bardzo popularne, na zachodzie jakoś mniej. No i pisałem takie rzeczy. Jest jeden problem z tymi use case'ami, bo one faktycznie są fantastyczne pod tym względem, że żeby go napisać, trzeba się zastanowić na przykład nad jaki jest cel, w jakim kontekście, kto jest stakeholderem, jakie są preconditions, czyli warunki początkowe, jakie są minimalne gwarancje, jakie są gwarancje sukcesu generalnie, czyli co zawsze gwarantujemy, na przykład, że użytkownik nie umrze dzięki naszej aplikacji. Dosyć ważna sprawa, chociaż pewnie będzie zaraz prelekcja na ten temat. Jakie są triggery, czyli co to wszystko uruchamia i tak dalej, i tak dalej. Trzeba mocno przemyśleć, co się chce zbudować, zanim to coś zbudujemy. Jaki jest minus? To jest nudne. Znaczy, jeśli się robi robotę pisania takich rzeczy formalnego, to zajmuje dużo czasu i jest cholernie nudne. Więc autor tych, Alistair Coburn, autor use case'ów, się zmitygował po tym, jak już napisał swoją książkę, spotkał się z Martinem Fowlerem i generalnie ustalili, że no, fajnie takie full-blown use case'y, tylko że to jest tak nudne, że dla większości ludzi to wystarczy, żeby się zastanowili nad najważniejszymi rzeczami. I w ten sposób powstała forma uproszczona use case'ów, która wygląda tak. Ma tytuł, potem ma przebieg pozytywny, czyli
punkt po punkcie, jakie są interakcje z systemem, co system robi, co robi człowiek, tak? Albo inne systemy. Potem są extensions, czyli wszystkie odgałęzienia, czyli w naszej nomenklaturze najczęściej teraz przypadki brzegowe, tak? Co się stanie, jeśli? I w zasadzie zazwyczaj to wystarcza, tak? No i to generalnie jest bardzo fajne, zwłaszcza, że tak opisane przypadki użycia w tych punktach i w tych odgałęzieniach da się przetłumaczyć jeden do jednego na testy. I teraz trochę przeskoczę do behavior driven development, ponieważ stąd z tych use case'ów w ten sposób opisanych bierze się coś, co się nazywa behavioral acceptance scenarios, czyli scenariusze behawioralne dotyczące danej aplikacji, które są niczym innym, tylko tu było napisane po angielsku w sposób zrozumiały dla wszystkich i inżynierów, i biznesu, co, jak to będzie funkcjonować, a teraz jest copy paste do kodu i dodajemy, i to jest w efekcie nasz test wykonywalny, tak? No i to się nazywa test-driven development albo behavior-driven development. Działa generalnie, bardzo fajnie funkcjonuje. Tylko że niestety jest w tym pewien ząk. Ten ząk jest taki, jak wspominałem, ja szkolę ludzi z BDD i z TDD od jakichś 8 lat bodajże i daję w moich warsztatach, bo to są 3-dniowe warsztaty, daję zespołom, mam powiedzmy tam 12-15 osób, dzielę to na dwójki albo trójki, żeby tam generalnie ludzie pracowali w grupach i daję im takie zadanie. To zadanie wygląda w ten sposób. To są scenariusze behawioralne. Mamy na początku historyjkę, tak jak dotychczas, która mówi, że chcemy coś oddać do magazynu. W sensie generalnie zwrot ze sklepu, tak? A potem musimy wypisać wszystkie scenariusze, czyli tak naprawdę co ma się dziać i pewnie to kojarzycie z given when then, bo teraz jest to bardzo popularne, a wzięło się z behavior driven development. I mamy sobie scenariusze. I daję dwa pierwsze scenariusze i moje zadanie jest takie. Proszę dopisać wszystkie pozostałe scenariusze, które powinny tutaj się pojawić. Wszystkie. No to wydaje się, że tak mówię, wszystkie, kurde, to pewnie będzie dużo. Pół godziny później mam już 4. Nie? Inna grupa deweloperów mówi, my mamy 11 na przykład, nie? I uwaga, jak mam na sali 12-15 osób, czyli powiedzmy, że mam około 7 grup, to suma summarum, żadna z tych grup nie znajdzie wszystkich, w sensie jest suma naszych wszystkich scenariuszy jest większa zawsze niż to, co znalazła dowolna grupa. Ale jest inny problem i ten problem jest dużo poważniejszy. Ten problem polega na tym, że my z wyjątkiem Allegro, które umówmy się robi w biznesie e-commerce, więc oni trochę więcej na ten temat wiedzą, 90 czy 95% ludzi, których szkolę, programistów, trafiłaby do więzienia po zaimplementowaniu tych scenariuszy. Jak to jest możliwe? Ano tak. Kojarzycie wszyscy Volkswagena? Była taka akcja, nie? Naściemniali. Samochód jest na hamowni, to przełączamy w tryb superoszczędny. Tak? No i problem polega na tym, kto poszedł do więzienia. Poszedł do więzienia product owner? Poszedł do więzienia CEO? Otóż najpierw poszedł do więzienia programista, który to zakodował. OK? Niedawno, w sensie jakieś tam 3 miesiące temu, bo to jest sprawa sprzed 2 lat bodajże, faktycznie jeszcze do więzienia dorzucili jeszcze jakiegoś człowieka, ale nie wiem kim on był i czy w ogóle pełni jakąkolwiek funkcję, czy to nie jest po prostu kozioł ofiarny. Natomiast programista poszedł siedzieć od razu. Dlaczego? Bo prawo w Stanach i, uwaga, w Polsce jest tak skonstruowane, że odpowiadacie prawnie za napisanie oprogramowania, które popełnia przestępstwo. Okay? I teraz, jaki błąd popełnia 95% programistów w tym moim ćwiczeniu? Oni wszyscy kombinują jak koń pod górkę, żeby zrobić następujący feature. Kiedy magazyn jest pełen, czyli tam, nie wiem, powiedzmy, że mam inta, to tam mam int max, tak? I ktoś chce zwrócić mi towar do magazynu, to ja rzucam wyjątek. Nie da się. Offensive programming, tak? Albo defensive programming, nie da się, tak czy inaczej. No bo to ma sens, tak? Mam już magazyn pełen, nic się z tym nie da zrobić. Problem polega na tym, że zgodnie z prawem człowiek ma prawo zwrócić towar do magazynu, niezależnie od tego, czy my mamy pełny magazyn, czy nie. Generalnie wszystkich użytkownika to nie interesuje. I za zaprogramowanie takiego prostego feature'a my de facto powinniśmy trafić do pierdla, albo inaczej odpowiadamy prawnie. I to nie product owner, który to zlecił, napisał scenariusz, historyjkę, nie klient, który się domagał takich feature'ów, tylko my jako deweloperzy. Mało kto o tym wie i jeszcze mało kto się o tym przejmuje. No więc to ćwiczenie robię, żeby pokazać, jak bardzo nie doceniamy takiego czegoś jak zbieranie wymagań. Okay?
Bo zbieranie wymagań i zapisywanie ich w jakiejkolwiek by nie było postaci, na przykład w postaci przypadków użycia, to była bardzo ciężka kiedyś robota. Ja jeszcze ją robiłem, ale to było w 2003 roku. Okay? To była robota, którą robił tak zwany analityk biznesowy, szedł do klienta, który rozumiał doskonale jego procesy. Potem przychodził i siadał razem z analitykiem systemowym, to taki bardziej techniczny analityk, który rozumiał software, który tworzymy. Gadali razem na temat tego, co można zaimplementować i jak to opisać. Próbowali to spisywać. Zajmowało im to super dużo czasu, ewentualnie czasami to była jedna osoba, jak była techniczna i dobra. Potem szli do człowieka, który się nazywał system architekt, czyli jakiegoś architekta, który im tłumaczył, że pewne rzeczy są bardzo trudne do uzyskania w obecnej architekturze, więc się nie opłaca ich próbować wcisnąć klientowi, ale można spełnić jego wymagania i jego potrzeby tak naprawdę innym featurem, który jest dużo tańszy, albo mówił, jaki będzie impact i wpływ zaimplementowania czegoś takiego na architekturę, tudzież mówił, że okej, no tylko, że potrzebujemy dodatkowego tygodnia, żeby zrefaktorować architekturę, żeby przygotować nas na takie wymagania, tak? I dopiero z tego wszystkiego szły tak naprawdę wymagania do deweloperów. I to nie są dobre czasy. W sensie to były dobre czasy dla deweloperów, ponieważ dostaliśmy na papierze wymagania, mogliśmy to implementować. To były złe czasy dla deweloperów, bo zarobiliśmy 10 razy mniej niż teraz. Okay? Natomiast to pokazuje jedną prostą rzecz. Kiedyś to była robota dla dwóch osób. Dwa pełne etaty. Okay? A teraz to macie 15 minut podczas burzy mózgów na spotkaniu, które się nazywa planning, na podstawie jednego zdania, bez dostępu do użytkownika. Go! Nie? Jakie macie szanse zawalenia tego kompletnie? No całkiem spore, moim zdaniem. Więc co, jak mogę, w jaki sposób mogę wam pomóc? Siedząc sobie z tym moim zespołem, który właśnie miał takie historyjki i sam pisał takie fantastyczne historyjki, doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy zrobić inaczej. Kiedy przychodzi do nas product owner i mówi, OK, tu jest wasza historyjka, weźcie to zaimplementujcie, to my będziemy mówili My tu nie wiemy, co tu trzeba implementować, nawet nie będziemy tego szacować. Zamiast tego dopisujemy sobie z przodu coś, co się nazywa słówko analysis i my na nasz sprint bierzemy tylko i wyłącznie analizę tego czegoś. Tą analizę będziemy robić w następujący sposób. Po pierwsze, nie będziemy tego robić na spotkaniu. Dlaczego? Bo z 7 deweloperów 5 będzie spać, jak będziemy robić tą analizę, a poza tym 5 głów wcale nam więcej nie potrzeba. Wystarczy, że 2 osoby się nad tym zastanowią, a reszta zweryfikuje. Więc zrobimy to offline, to jest pierwsza sprawa. Druga, w 1 lub 2 osoby. Po trzecie, przygotujemy sobie i co sobie przygotujemy? Stronę na Wiki, gdzie sobie napiszemy tak, po angielsku najpierw dokładnie to, co klient chciał. Potem sobie wypiszemy te scenariusze behawioralne, BDD, czyli te scenariusze krok po kroku, co się dzieje. Potem sobie wypiszemy, uwaga, wymagania niefunkcjonalne. Dlaczego wymagania niefunkcjonalne? Bo czasami jak analizuję wymagania niefunkcjonalne, to okazuje się, że feature nie jest potrzebny. Jak to jest możliwe? No podam wam przykład, robiliśmy w Allegro konkurs, na 18 Allegro było do rozdania 18 samochodów, Honda CR-V, jakoś tak to się nazywało, każdy tam po 100 tysięcy, nie? No to chętnych było sporo, tak? Wyszło nam to całkiem dobrze, całe 7 dni dewelopowaliśmy, ponieważ biznes nam powiedział na 8 dni wcześniej, że potrzebuje tego feature'a, bo już są reklamy w telewizji, więc biznes przyszedł ponownie i powiedział, że chce, tak dobrze wam poszło, zróbcie nam drugi konkurs, nie? Ale teraz macie więcej czasu, bo to dopiero za miesiąc, tak? No to fantastycznie, zbieramy wymagania i na końcu zbieramy wymagania niefunkcjonalne. No ja mam cały zespół generalnie i zastanawiam się, okej, no miesiąc to nie jest dużo czasu, ale przygotujemy ten konkurs, wymaganie, a ile uczestników, ile requestów na sekundę będzie? Jakie jest wymaganie wydajnościowe? Klient patrzy, co to są requesty na sekundę? Mówię, no ilu ludzi naraz będzie z tego korzystać? A nie dużo. No a tak w liczbach, nie? A to nie wiemy. No fajnie, ale tak 100, 1000, milion, 20 milionów w tym kraju. A nie, no to w sumie tak, że 3000 ludzi w ogóle w sumie, nie? O nie, miesiąc developmentu zespołu za stawkę warszawską, po to, żeby 1000 czy tam 3000 ludzi wzięło udział w konkursie? Dobra, to weź sobie, wylosuj, tutaj jest ulica, wylosuj sobie dowolnego studenta z tej ulicy, poznasz po tym, jak wyglądają, daj mu 3000 zł i on ci to zrobi ręcznie na Facebooku przy pomocy kajecika. I wszyscy będą szczęśliwsi. I słuchajcie, tak zrobili. Okazało się, że feature nie jest taki, nie wymaga developmentu deweloperskiego, bo po prostu się to nie kalkuluje ni cholery, tak? Więc wymagania niefunkcjonalne są super potrzebne. Następny krok to jest opracowanie architektury. Co to znaczy? To znaczy, że przy analizie powinienem pomyśleć, w jaki sposób mogę to zaimplementować. I uwaga, najlepiej gdybym podał kilka możliwych architektur. Dlaczego? No bo jeśli jestem inżynierem i widzę tylko jedną architekturę, to albo jestem bardzo słabym inżynierem, albo mam zaćmę, nie?
powinienem przygotować kilka alternatyw, jakąś jedną rekomendować i powiedzieć, dlaczego ta jest lepsza. Ale powinienem móc przynajmniej wymyśleć kilka. I na koniec, kiedy to wszystko już jest gotowe, no to idziemy wtedy, wysyłamy mailem do wszystkich, słuchajcie, jest gotowe, proszę o review, tak? RFC wszyscy kojarzą, request for comments. Proszę się teraz poznęcać i powiedzieć, co jest nie tak. I jak to przejdzie przez taki tydzień, bo to generalnie zajmuje, wiem, dzień, dwa, zależy od wielkości feature'a, dla jednej osoby albo dla dwóch, ale jak przejdzie przez ten tydzień, na końcu tygodnia wszyscy to zreviewują, to na następny sprint nikt się nie pyta, jak to ma działać, bo już wszyscy wiedzą. I przede wszystkim, kiedy to szacujemy, to wszyscy wiedzą doskonale. To jest 5 i to jest 5 dni, albo to są 3 dni, tak? Nie mam żadnej wątpliwości, to nie jest liczba wyciągnięta, prawda, z zapaska. No i to jest podejście, które zaczęliśmy używać, faktycznie nam się fantastycznie sprawdziło. Nie trzeba tych wszystkich kroków przechodzić za każdym razem. Niektóre feature'y będą oczywiste pod względem na przykład wymagań niefunkcjonalnych, albo odwrotnie, pod względem wymagań funkcjonalnych, ale co jest ważne, to żeby potraktować tę analizę faktycznie, że faktycznie musi taki etap wystąpić i to nie jest coś, co można zrobić w 15 minut, to zajmuje dzień, dwa, a czasami nawet tydzień, zależy od wielkości, tak? I nawet mimo tego, że coś takiego zrobimy, to też jest ważne, że nasz software development wygląda w ten sposób, że tak naprawdę wiele problemów rozumiemy dopiero po tym, jak je zaimplementujemy. To tak jak się mówi, że po zbudowaniu domu nauczyłem się wszystkiego, żeby móc budować dom, tak? Tak samo jest tutaj, więc nie oczekujcie, że to, że jakakolwiek analiza wam zawsze wam spowoduje, że zbudujecie dokładnie to, co było potrzebne. De facto w każdym systemie my przepisujemy na nowo kluczowe elementy, które są wartościowe, dlatego że po latach rozumiemy lepiej ten biznes. I po prostu możemy przygotować się na zmiany, które teraz widzimy, które dochodzą w tym biznesie. I to jest coś, co się nazywa Wicked Problems. Możecie sobie poczytać znowu na Wikipedii, ale jest też książka na ten temat. Polecam serdecznie. No dobra, to jest na temat zbierania wymagań. Ale zbieranie wymagań i teraz przejście między tymi wymaganiami a testami to jest jeszcze drugi krok. I on jest dosyć trudny. Wielu deweloperów sobie z tym nie radzi. Bo teraz tak, jeśli zbieramy wymagania tak z perspektywy, zazwyczaj patrzymy z perspektywy całej aplikacji, nie? Co to znaczy? Że piszemy sobie te scenariusze z perspektywy użytkownik aplikacja. Co to znaczy dalej? To oznacza, że wychodzą nam testy integracyjne. Cała aplikacja ma wstać i gadać z użytkownikiem. Jak aplikacja to jest system rozproszony w mikroserwisach i masz ich 700, twój problem, gadaj z użytkownikiem. 700 mikroserwisów naraz, tak? No to tam stworzymy środowisko do testów akceptacyjnych, jakieś inne głupoty, tak? Słuchajcie, prawda jest taka, że nie należy pisać scenariuszy testowych tylko i wyłącznie z perspektywy użytkownika. Należy pamiętać o tym, że każdy system powinien być zmodularyzowany i nie testować nie wymagać testowania całej aplikacji. Dlaczego? Bo pusta aplikacja w Springu staje 3,5 sekundy, a na przykład taka aplikacja, która ma MongoDB w środku, embedded do testów oraz Kafkę, staje już 22 sekundy. Więc jak ja bym miał robić behavior-driven albo test-driven development i czekać na uruchomienie pojedynczego testu 22 sekundy, to by mnie szlak trafił. Ja mam, wiecie ile czasu? Sekundę. Po sekundzie tracę zainteresowanie. Okay? Mój test musi biec, uruchomić się, przebiec maksymalnie w sekundę. A najlepiej, gdyby wszystkie testy, jeśli powiedzmy mam ich 400 dla danego mikroserwisu, biegły poniżej 4 sekund. To są moje wymagania i co do testowania. I wielu deweloperów, jak pytam ich, dlaczego nie robią test-driven development, no to właśnie nie mówią, że no, my próbowaliśmy, ale się nie udało, prawda? Pytam się, a ile trwały testy? No 45 minut. No to ja się nie dziwię, że nie robiliście test-driven development, jak po napisaniu czegokolwiek muszę poczekać 45 minut, żeby się suta odpaliła cała, tak? Nie ma to żadnego sensu. Ja mam sekundę. Co to oznacza w praktyce? Nie mogę testować integracyjnie wszystkiego. Integracyjnie mogę testować tylko pewne małe wycinki kodu. No to co, znaczy jakieś jeszcze sposoby na testowanie, poza testowaniem integracyjnym? Jednostkowo, dokładnie, testujmy unitowo, to jest super szybkie i faktycznie działa poniżej sekundy. To jaki jest problem z tym? Wielu deweloperów podchodzi do tego tematu w ten sposób. To teraz będziemy testować unitowo klasy i metody. Okay? I problem jest taki, że nasz system to jest zbiór klas i metod, które gadają ze sobą. Żeby przetestować jedną klasę, zazwyczaj muszę mieć mocki kolaboratorów albo staby tych kolaboratorów. Więc tworzymy sobie testy, dopisujemy sobie tych kolaboratorów i jeśli w mojej aplikacji mam 400 klas, to już mam 400 testów. Not bad. I to nie, przepraszam, 400 klas testujących, bo z testów będę miał dużo, dużo więcej. I zakładając, że na jedną klasę mam powiedzmy ze 3 staby, ze 3 kolaboratorów, no to mam w tym momencie 400 razy 3, czyli 1200 moków albo stabów. Każdy z tych moków albo stabów zapisuje zachowanie, czyli jak będzie reagował, tak? Co to oznacza w praktyce?
że jeśli jak będę robił refaktoring mojej aplikacji i zmienię którąkolwiek sygnaturę, jakąkolwiek klasę, jej zachowanie, to w tym momencie na przykład 500 moków mi wyleci w kosmos, bo one zakładały, że będą się zachowywać inaczej. I to, gdzie widzę bardzo częsty problem u deweloperów, to jest to właśnie, że próbują w ten sposób podchodzić do testowania jednostkowego. Efekt końcowy jest taki, że testowanie jednostkowe ich spowalnia, tak? Bo za każdym razem, jak próbują zrobić refaktoring, to nie da się. Wszystko wybucha, tak? Albo muszę teraz tyle rzeczy przerobić. Bez nadziei. Ja też nie mógłbym robić szczęśliwy development, gdyby to w ten sposób wyglądało. A jak to powinno wyglądać? Jeśli nie zmieniam zachowania aplikacji, to powinienem móc refaktorować bebechy kodu tyle, ile chcę i mieć to gdzieś. I nie zmieniać ani jednego testu. I uwaga, da się to zrobić. Ja to tak robię. To co trzeba zrobić? Bo to i tak nie gwarantuje, notabene, że aplikacja działa. Mamy super testy jednostkowe, 120% pokrycia, wrzucamy na produkcję, bum. Nie gada ze sobą, a bardzo mi przykro. No więc rozwiązanie jest bardzo proste. To, co powinniśmy mieć tak naprawdę w aplikacji, czy to są mikroserwisy, czy to jest jedna monolityczna aplikacja, to jest tak naprawdę moduły. Czyli powinniśmy mieć jakieś koncepcje, jakby to powiedzieć, bounded konteksty z DDD, ale jak ktoś nie zna DDD, to powinniśmy mieć po prostu jakieś moduły. I to jest zapis przy użyciu C4, polecam serdecznie. To są po prostu komponenty naszej aplikacji. Te komponenty są biznesowe, ok? One ogarniają pewne fragmenty. I te komponenty, te moduły powinniśmy testować unitowo, traktując cały komponent jako black box. Dlaczego? Dlatego, że taki moduł, po pierwsze, jest pionowy. To nie jest warstwa serwisów, warstwa dostępu do danych. To jest działka pionowa, czyli taki vertical slice, to się nazywa dokładnie w literaturze. Ma wszystkie warstwy, ma dostęp do danych, enkapsuluje swoje rzeczy, nie udostępnia swoich ENCI innym, nie udostępnia swojej bazy innym modułom, okay? Jest kompletnie, jest na tyle niezależny, na ile to jest możliwe, czyli zależność jest tylko na poziomie API na przykład. I zachowuje się tak jak mikroserwis. De facto w ten sposób często robiłem mikroserwisy, że najpierw robiliśmy moduł w jakimś mikroserwisie, bo jeszcze nie chcieliśmy robić nowego mikroserwisu, bo to jeden dzień roboty, a potem sobie wyciągaliśmy go na zewnątrz wtedy, kiedy rósł dopiero, jako osobny mikroserwis. I to jest tak zwany bounded context. To się testuje fantastycznie i testuje się takie moduły w milisekundach unit testami. Tylko żeby to osiągnąć, nie wolno wejść na I/O, tak? Bo różnica pomiędzy memory, prędkością programu, który działa w pamięci i w CPU, a pomiędzy programem, który dotyka I/O, czy to będzie dysk twardy, czy będzie sieć, jest dramatyczna. To będzie ile rzędów wielkości? Proszę? 1000 rzędów wielkości, w sensie 3 rzędy wielkości. Tak, no powiedzmy, tak, jeszcze zależy od architektury i w ogóle, ale generalnie tak. Więc idea jest taka, należy przetestować ten moduł kompletnie, to jako black box w unit testach. W testach integracyjnych, bo nadal potrzebujemy testów integracyjnych, testujemy tylko i wyłącznie pewne przebiegi, podstawowe przebiegi, które umożliwiają nam zarabianie pieniędzy. Czyli jak gdyby to było Allegro, to na przykład wyświetlenie ekranu, który mówi dziękujemy za zakupy, nie jest przebiegiem krytycznym, nie wymaga testu integracyjnego. Natomiast przejście całego procesu zakupowego już może nas interesować, tak? I robimy te testy nie zaglądając ze środka, czyli nie sprawdzając, a co teraz się zapisało do bazy danych, tylko gadając cały czas z modułem. I to, proszę Państwa, nazywa się Behavior Driven Development, mimo tego, że wielu deweloperów uważa, że Behavior Driven Development to jest testowanie przez GUIa. To nie jest testowanie przez GUIa. To jest testowanie zachowania aplikacji przez punkty wejścia do tej aplikacji. Jeśli traktujemy każdy moduł jako osobną aplikację, a tak powinniśmy, to możemy testować każdy osobno. I do tego proszę pisać scenariusze testowe albo inaczej Behavioral Specifications i będziecie dużo, dużo szczęśliwsi i będziecie mieli bardzo szybki software development. No dobra, ale to też się da spieprzyć, ok? Więc zobaczmy, jak to się da spieprzyć. To jest test. Ten test jest prawidłowy, napisany jest w Spoku. Gdyby ktoś nie znał biblioteki, polecam serdecznie, jedna z najlepszych na JVM-ie. Co jest nie tak z tym testem? Jeszcze raz, właśnie? Tak, bo jest kompletnie nieczytelny, tak? Teraz uwaga, ten test wynika ze scenariusza behawioralnego, który został napisany. Czyli w tym przypadku mamy na przykład, szukamy obrazków i mówimy, że jeśli obrazek jest image in kategorii X, image in kategorii Y i coś tam jeszcze, to kiedy szukamy po X, to wynajdujemy tylko te po X. Ale po międzyczasie musimy przeczytać, że jest Rambo Y oraz Tree 2 oraz Rambo X. I teraz pytanie, czy jeśli zmienię Rambo na komando, to przejdzie czy nie przejdzie? Tu jest bardzo dużo informacji i bardzo mało sensu.
To co można z tym zrobić? To jest autentycznego kodu produkcyjnego, że tak powiem, czyli z prawdziwego projektu. Usiedliśmy przez chwilę z deweloperem, który właśnie dołączył do zespołu i zaczął pisać takie rzeczy i pogadaliśmy, słuchaj, a gdybyśmy chcieli oddać sens tego testu i zmaksymalizować czytelność, zminimalizować obciążenie użytkownika, to jak to można przerobić? I tak to można przerobić, proszę Państwa. Mamy obrazki. Trzy. Jeden w kategorii X, Y, jeden w X i Y. Proszę bardzo, całe cztery linijki kodu. Szukamy po X, to dostajemy obrazki, które mają X w środku. Proste? Proste. To jest ten sam test, dokładnie, tylko tym razem zapisany tak, że każdy go jest w stanie zrozumieć nawet po ostrej imprezie w piątek wieczorem po warsztatach, czy w niedzielę wieczorem po programistoku, tak? I to jest jeden z kluczy do tego, żeby pisać dobre testy. To zrozumienie tego, że istnieje coś takiego jak informacja, która powinna być implicit i explicit. Okay? Są rzeczy, które można założyć i nie trzeba ich pokazywać, na przykład jak się nazywa obrazek, kiedy jedyna rzecz, która nas interesuje, to jest w jakiej jest kategorii. Po prostu. Wtedy musimy pokazać, w jakiej on jest kategorii, ale niekoniecznie jaką ma nazwę pliku, tak? Kogo to obchodzi, albo jakiej jest rozdzielczości. I należy minimalizować w testach całą informację, która nam przeszkadza w wyszukiwaniu, które nam przeszkadza w zrozumieniu takiego testu i wtedy jest dużo łatwiej zrozumieć te testy i one oddają dokładnie jeden do jednego wymagania. Kolejny przykład, kolejny problem. Bardzo często, kiedy testujemy już nawet moduły, ale też w unit testach albo w testach integracyjnych, deweloperzy zaczynają tak jakby w ogóle, jak żadne inne testy przed nimi nie istniały, czyli generalnie tworzą sobie od nowa wszystkie obiekty, dane wejściowe, wyjściowe, klepią tego po prostu w ogóle nie patrząc na nic. Nam wyszło bardzo szybko, że dużo lepiej jest sobie do każdego modułu przygotować na wejściu przy pierwszym teście osobno dane wejściowe i przygotować je w taki sposób, żeby każdy kolejny deweloper mógł z nich wygodnie skorzystać. Co to znaczy? To znaczy tyle. Popatrzcie na to. Kiedy ja potrzebuję do mojego testu nowy artykuł w module od artykułów, to ja mam przygotowaną metodę podczas pisania pierwszego testu, sample new article, która mi generuje nowy, prawidłowy artykuł, taki, którym generalnie będzie działał i nie muszę się przejmować szczegółami w środku, jeśli mnie nie interesują. A co jeśli chcę napisać kolejny test, tylko tym razem weryfikację, co się stanie, kiedy tytuł będzie nulem? To używam tej samej metody, tylko tym razem podaję parametr tytułu, który jest nulem. A co gdybym chciał taki sam, tylko w przypadku, kiedy space ID i tak dalej, tak? Przygotowujemy domyślne dane wejściowe, które są prawidłowe i pozwalamy użytkownikowi je zmieniać. Jak to zrobić w Groovim? No to jest banał, kto zna Groovego, to się domyśli, ale kto nie zna Groovego, to można też w Javie. Po prostu przygotowujemy metodę, przygotowujemy parametry, pozwalamy napisać dla konkretnego przypadku ten parametr, który nas nie interesuje, zamiast walić od nowa niu. Kolejny przypadek, kolejna kwestia jest taka. Kiedy testujemy na poziomie unitowym, to jest bardzo prosto, dlatego że na przykład punktem wejścia do modułu zazwyczaj jest fasada. I gdybyście chcieli się dowiedzieć, jak robić prawidłowe moduły oraz generalnie, jak zrobić modularną aplikację, jeszcze najchętniej w Hexagonal Architecture, to ja o tym mówiłem w marcu tego roku na J-Session. Więc możecie sobie pewnie jeszcze to obejrzeć, a jak nie, to jest jeszcze nagrane na YouTubie w kilku miejscach, więc nie będę powtarzał. Natomiast, o ile jest to super przyjemne i łatwe w unit testach, kiedy gadamy po prostu Java, to co, jeśli robimy testy integracyjne i gadamy na przykład z RESTem, tak? I clue tutaj jest takie, żeby przygotować sobie wywołania restowe, żeby się nie zastanawiać nad rzeczami, które nas nie interesują. No bo tak, jeśli ja chcę wywołać końcówkę restową, czyli wysłać posta albo geta, to muszę pamiętać, jaki adres, jaki port, jaką metodę, get, put, delete, patch, post, tak? Co więcej, jakie headery są wymagane, jaki typ danych oczekuje, jaki jest payload, czyli w ogóle co ja wysyłam, jakiegoś JSONa z czymś, a może to jest Avra, może to jest coś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc za każdym razem, kiedy pisałbym test i musiałbym się nad tym wszystkim zastanawiać, to bym jeszcze szlak trafił. Na takimi rzeczami musimy się zastanawiać, ale tylko raz. A jak sobie już się nad tym zastanowimy, to przygotowujemy sobie metody, które dają nam biznesowy wgląd, co tak naprawdę się dzieje. Ja te metody używam, grupuję sobie tutaj w traitach, to są traity, operacje na różnych artykułach, traity, jak ktoś nie zna Groovego, to jest to samo co interfejs w Javie, okay? Tylko że ma jeszcze stan, ale to już pominimy, bo nawet to nie jest potrzebne. I teraz, jeżeli chcę zapostować nowy artykuł, to mam metodę post new article, którą mogę wywołać i nie myśleć o tym, na jakiej URL uderzam, z jakimi danymi, jakimi duperelami, że tak powiem, dookoła. I przygotowuję sobie to przy pisaniu pierwszego kontrolera do tego modułu na przykład. Kiedy chcę sobie zaktualizować artykuł, to mam metodę update existing article, gdzie podaję tylko JSON i identyfikator i to jest wszystko, co potrzebuję.
I kiedy chcę zrobić preview takiego artykułu, to mam znowu przygotowaną metodę. Czyli za każdym razem, kiedy piszę pierwszy raz test integracyjny, to przygotowuję sobie od razu tą metodę interakcji z systemem w tym miejscu, po to, żeby móc go wykorzystać jeszcze raz. A po co chciałbym wykorzystać jeszcze raz? Ano po to, żeby potem móc zrobić następującą rzecz. Żeby móc potem zrobić całą ścieżkę przejścia pomiędzy tym testem. Popatrzcie, że to jest taki scenariusz akceptacyjny tworzenia nowego artykułu i przechodzenia przez jego cykl życia. To jest tak naprawdę taki test, który mówi, że jak to idzie, to zarabiamy pieniądze. Użytkownik może zrobić to, co jest najważniejsze z perspektywy tej aplikacji akurat. I to jest super łatwe w tym momencie pisanie takich testów eksploracyjnych albo testów, które mnie interesują, bo mam przygotowane metody. Preview, submit, update existing article i tak dalej. I nie muszę się zastanawiać nad całą masą badziewia, nad którą normalnie musiałbym się zastanawiać. Czyli nad tym, jak to sterylizować, jak to odsterylizować, jaki jest HTTP, jaki końcówka HTTP, jaka metoda i tak dalej, i tak dalej. Czyli budujemy sobie tak naprawdę takiego małego DSL-a przykrywkę na nasze klasy i metody. I to jeszcze nie jest wszystko. Bo jeśli miałbym wam sprzedać jedną technikę, która wam bardzo poprawi w życie, w testach i w oprecyzowaniu wymagań, komunikacji z biznesem i analizie, to sprzedałbym wam tą metodę. To jest show, don't tell. W jaki sposób, powiedzmy, że siedzimy sobie razem i ja wam próbuję, ja mam wiedzę, a wy chcecie coś zaimplementować. W jaki sposób najlepszy, jaki jest najwydajniejszy sposób, żebym wam wytłumaczył, jak to coś ma działać? Wysłać wam maila? Na Slacku was, do was zagadać? I zacząć czatować? Proszę? Pocztą tradycyjną, tak? Snail mailem, proszę bardzo. Narysować, super. No właśnie. Większość deweloperów podchodzi w tym momencie do whiteboarda, zmazuje lightning toki i zaczyna nam gryźdać. A jak się skończy whiteboard, to zaczyna na ścianie, tak? Generalnie. I to jest bardzo dobra metoda. Generalnie tak to w pracy normalnie działa, nie? Najszybciej jest tak, po prostu weź mi wytłumacz. Ja ci będę zadawał pytania, ty będziesz rysował, będziemy gadali, te rysunki często nie mają sensu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wymieniamy się wiedzą. To jest bardzo szybkie. No i teraz pytanie jest, czy to się da wykorzystać w testach, bo my w testach zazwyczaj walimy taki, o, to jest blok kodu, test, patrz, musisz przeczytać wszystko, żeby zrozumieć, o co chodzi. A na tablicy to był jeden rysunek. No więc okazuje się, że da się to zrobić bardzo często w testach, tylko trzeba chwilę pomyśleć. Podam wam przykład. Ten przykład dotyczy dodawania kategorii w drzewie, a dodawania kategorii do drzewa kategorii. Prosta sprawa, nie? To jak to powinno wyglądać? No raczej nie tak, a to jest oryginalny test, tak? To jest bardzo ładny test, to jest fajny test, naprawdę czytelny w miarę, na ile można było uzyskać, że tak powiem, czytelność w kodzie, tak? Generalnie ten test jest naprawdę niezłym testem, tylko muszę go całego przeczytać, żeby to zakumać, sparsować. Generalnie to nie jest to, co ja bym ci powiedział, co ma się zadziać, kiedy dodaję kategorię do drzewa kategorii. A co byście narysowali, gdybyście mieli whiteboarda i mieli mi wytłumaczyć tempemu juniorowi, jak dodać kategorię do drzewa kategorii? Drzewo? No, narysowałbym drzewo, nie? I pokazał, patrz, tu dodaję i wtedy tu jest. Proste? No to pytanie, nie? Pytanie, czy to się da zrobić? Proszę bardzo, to jest test po refaktoringu. Zaczynamy od tego, że musimy narysować drzewo, prawda? Bach, mamy drzewo. Widać, gdzie jest root tego drzewa? Gdzie jest root drzewa? A, brawo, jest root drzewa. Czyli wiadomo generalnie, jak to wygląda, tak? Okej. Okay. No to teraz chcielibyśmy dodać do kategorii C, dodać kategorię G, uwaga, na pozycji 1. To jak możemy to zapisać? No i na przykład możemy to napisać C plus G at 1. To jest minimum, co mi się udało wymyśleć. W sensie każdy inny pomysł, który miałem, był dłuższy. Okej, fajnie. I potem musimy wywołać tą akcję, którą chcemy wywołać. Proszę bardzo, właśnie ją wywołuję, mówię modify tree. Przykryłem sobie ten test integracyjny, tą metodę, czy też test, unit test i to wywołanie metodą, tak? I w efekcie chcę zweryfikować, czy tak jest. No to co mogę zrobić? Znowu narysować sobie drzewo i pokazać, że jest G na pozycji 1. Proste. Czy ten test jest prostszy do zrozumienia niż tamten poprzedni? Wydaje mi się, że nawet niespecjalnie trzeba umieć programować, żeby zrozumieć, co tu się dzieje. Generalnie każdy, nie wiem, student matematyki, pewnie nawet teraz to już w szkole podstawowej by to zakumali bez żadnego problemu, tak? Zresztą, nawet chyba nie trzeba umieć pisać i czytać, żeby zrozumieć, co tu się dzieje, tak? Proste. Więc da się w ten sposób zrobić. No dobra, to co to do jasnej cholery jest? Bardzo ładnie, a co to jest? Słuchajcie, to jest groovy, ok, ale to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jedna prosta rzecz.
mamy sobie stworzoną klasę kategorii node i mam przygotowane te A, B, C, D, E po prostu jako stałe, jako instancje. Ta klasa jest super prymitywna, ma tylko identyfikator i listę dzieci. To jest wszystko, co ja potrzebuję, żeby zaprezentować drzewo, prawda? I potem mam jedną metodę, to jest call, to jest ta metoda, która nie ma nazwy, tak? Pewnie pamiętacie z PHP-a, w PHP też to było, podkreślić, podkreślić call bodajże. No i co? Cała implementacja, żeby przedstawić drzewo. Proste? Banał po prostu. A co to jest do jasnej cholery? No to jest po prostu metoda, która się nazywa plus. OK? Bo w Groovy da się operation overriding zrobić, nie można definiować nowych operatorów, ale da się nadpisać. Tak? No to spoko, no to mam metodę plus i muszę sobie stworzyć jeszcze nową klasę pod tytułem new category DTO na pozycji, o, at position, czyli mieć noda i dodatkowo pozycję. Popatrzcie, jakie to jest minimum kodu, jakie to jest banalne, jakie to jest proste, żeby przygotować bardzo, bardzo czytelny test. To, co tutaj zrobiłem, to jest przygotowałem sobie DSL-a, Domain Specific Language, po to, żeby pokazać w jak najczytelniejszy sposób wymaganie, także i biznes zrozumie, ja zrozumiem i nawet, nie wiem kto tam jeszcze, nawet mój menadżer zrozumie, mimo że nie umie programować ani nie umie biznesu, tak? Ale umie czytać, więc już jest postęp. Więc generalnie żaden problem, tak? No dobra, to co w takim razie można dalej z tym zrobić? A co gdybyśmy chcieli przesunąć kategorię? No to możemy zrobić dokładnie to samo. Rysujemy sobie najpierw drzewo, potem chcemy przesunąć kategorię, no to tutaj sobie nadpiszę operator right shift, przesunięcie w prawo, chyba dobry operator jak na przesunięcie kategorii, i przesuniemy kategorię B pod kategorię F. I narysuję sobie B pod kategorią F. Popatrzcie, jak bardzo to upraszcza kolejne testy. Nie muszę mieć bloku kodu, który nie wiadomo co oznacza, tylko ja bym sobie, jakbym rysował na tablicy, to dużo mniej bym nie narysował de facto. Bardzo prosta sprawa. No dobra, no pytanie, czy to służy, fajne, to dotyczy drzew, ale moim aplikacji dotyczącej faktur tego się nie da zrobić, tak? Otóż kwestia jest taka, żeby zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę na whiteboardzie, kiedy rysujecie na whiteboardzie i czy da się to przerzucić po prostu na kod, bo to nie musi wyglądać w ten sam sposób. Tu jest przykład testu, który mówi o tym, co się dzieje z artykułami, kiedy przesuwają się kategorie, ok? No i tutaj nie interesują już nas drzewo jako takie, interesują nas ścieżki do tego drzewa, ponieważ zakładamy, i tu jest w tym teście, to już pominąłem, w każdej z tych kategorii istnieje artykuł. To jest AC1 w kategorii C1, C, tak? C1. AC2 w kategorii C2 i tak dalej, tak? I teraz, kiedy chcę wyrazić przesunięcie, co się stanie z artykułami, to mogę powiedzieć tak. No dobra, to co gdybyśmy przesunęli C2 pod B2? No to mam tak, tu już mam przygotowaną jakiś obiekt, ścieżkę do C2, to mogę sobie to zredefiniować, bo wykorzystać tą samą metodę, którą mam powyżej i powiedzieć, teraz będę miał to przesunięte do C1, B2, C2. Może być? OK? Wywołuję potem tą metodę i weryfikuję, że artykuł, który jest AC3, to jego ścieżka w tej chwili wygląda tak, C1, B2, C2, C3, a po przesunięciu AC2, to jego ścieżka wygląda C1, B2, C2, a reszta artykułów się nie zmieniła. Okay? I wszystko, co musiałem zrobić, żeby zaimplementować ten test i pokazać to w bardzo prosty sposób, to jest jedna metoda, która się nazywa path. Koniec. To jest tak proste. Wystarczy dodać sobie kilka prostych klas, żeby wytłumaczyć, jak to ma działać. Popatrzcie, że matematycy tak robią, że kiedy próbują wam cokolwiek wytłumaczyć, jak jeszcze jesteście na studiach albo byliście i pamiętacie, to najpierw wprowadzają pojęcia, operacje, a potem to już jest banał, tak? Po wprowadzeniu pojęć i operacji dowód jest oczywisty. To czemu nie można tego samego zrobić w testach? Da się. No dobra, ale to są znowu kategorie. Co jeśli to nie są kategorie? No to proszę bardzo. Co gdybyśmy chcieli wyszukiwać pozycję samochodu, bo na przykład robimy aplikację do wypożyczania samochodów elektrycznych na mieście. Teraz bardzo popularny temat i generalnie człowiek jest z telefonem, chce znaleźć jak najszybciej samochód, nie? To co możemy zrobić? Narysować sobie w ASCII arcie, no bo na whiteboardzie to bym pewnie narysował sobie, patrz, tu jest mapa, tu jest Białystok, tu jest samochód, nie? Szybko, leć. Co mogę zrobić w kodzie? Rysować w ASCII arcie, no trochę chyba hardcore, tak? Narysować sobie w ASCII arcie mapę. Okazuje się, ludzie z tomtomami po prezentacji powiedzieli, że no tak, my rysujemy. No ale dobra, to oni są zawodowcami w tym temacie. A tak naprawdę pokazują tylko w komentarzu skrzyżowanie, z tego co rozumiem, ale nie skrzyżowanie, tylko połączenie dróg, które jest w tym teście. No to co ja jeszcze mogę zrobić? Otóż da się to wszystko wytłumaczyć inaczej, kiedy nie mogę narysować mapy, ale nadal na whiteboardzie, nadal myśląc w kontekście graficznym. Proszę bardzo, wystarczy, że sobie wymyślę. OK, załóżmy, że mam cztery samochody. Samochód A na pozycji 2-2,
B na pozycji 1-1, C na pozycji 2-2 i D na pozycji 4-4, 400-400. Pozycja wszystkich została wykryta, zarejestrowane są wszystkie, ale uwaga, dostępne są tylko dwa, A i B. To jeśli ja, jako użytkownik, będę szukał, będąc na pozycji 0-0, to które znajdę? Czy to jest oczywiste, tak? To jest ten sam test, który normalnie bym napisał w Javie i zajmowałby tyle, tylko tym razem zapisany jako zadanie matematyczne, albo jak generalnie tak, jakbym chciał to wytłumaczyć na tablicy, kolejnemu człowiekowi, który niekoniecznie umie programować, ale nawet nie chodzi o to, czy umie programować, tylko kolejnemu człowiekowi, który może organoleptycznie stwierdzić, niezależnie od znajomości języka programowania, niezależnie od poziomu i tak dalej, o co tu tak naprawdę chodzi. Mogę to pokazać biznesowi, biznes to zrozumie i nawet nie będzie nikogo interesowało, jaka jest jednostka 0,0 i 4,4, tak? Na tej samej pozycji. Bo mam jakąś rozdzielczość dosyć słabą, na przykład do 1 metra chyba GPS. Ile GPS łapie? No, GPS chyba nie łapie nawet 1 metra, tylko jest jeszcze gorzej, tam chyba z 5 metrów jest, czy coś w tym stylu. Tak. Ale popatrz, od razu zauważyłeś corner case. Mówisz, te dwa samochody być może był wypadek, już nie są dostępne, tak? A gdyby to było w kodzie, no to gdyby to było w takim klasycznym kodzie, no to nie miałbyś szans organoleptycznie, ej, rzuca mi się w oczy, nie? No, o to dokładnie chodzi, słuchajcie. I to podejście jest bardzo, bardzo proste i polega po prostu na tym. Kiedy chcecie napisać test, zastanówcie się, jak byście wytłumaczyli to na whiteboardzie koledze, koleżance obok. Po prostu. I może przyjdzie wam do głowy rozwiązanie, które będzie dwa razy czytelniejsze, jak tylko sobie stworzycie małego DSL-a, Domain Specific Language, składającego się z dwóch klas i trzech metod. I potem zadanie będzie, co należało dowieść, tak? Dowód jest oczywisty, albo dowód przez analogię, już nie pamiętam, jakie tam były. No, generalnie będzie to tak proste, że hej. I do tego was serdecznie namawiam, ponieważ cała idea, okay, testowania i pisania kodu nie polega na tym, żeby nawalić jak najwięcej linii kodu, bo już nam nie płacą za linię kodu, tylko żeby to, co piszemy, było tak oczywiste i proste, jak ten rysunek. Tu widać od razu, jest sobie człowiek, który atakuje zimą rzekę przy pomocy topora. I ani jeden przedmiot nie przeszkadza nam w zrozumieniu, o co tu chodzi. I kiedy pokazywałem tą prezentację w Kijowie, to mi powiedzieli, no tak, ja to co zimę robię. I nie mam, raczej nie wątpię, że mają rację. Tak. Więc podsumowując, wasze testy to są specyfikacje, to są wasze wymagania. Sposób, w jaki je zapisujemy, jest super ważny. Należy się skupić na testowaniu modułów aplikacji, ponieważ to są wasze niezależne aplikacje. Do tego sobie napiszcie scenariusze. Testujcie zachowanie, nie implementację. Nigdy nie zaglądajcie do bazy danych. Nie sprawdzajcie, co jest w środku. Testujcie przez API cały moduł. Jeśli musicie sobie dopisać nowe API do modułu, żeby się zrozumieć, co się stało, to może takie API się przyda biznesowi, albo czasami trzeba po prostu je napisać. Ukrywajcie dostęp do waszego API przez sensowne metody. Jeśli dostęp do waszego API jest przez kontrolery restowe, to zamknijcie to w metody, które mają nazwę w Javie, po prostu po to, żeby było wygodnie. Czy tam w C-Sharpie, czy w JavaScriptie, czy co to był za język, Dart? Budujcie sobie małe DSL-e. Jak sobie zbudujecie małego DSL-a, co należało dowieść, to reszta życia będzie dużo prostsza, tak? Zamiast męczyć się, zwłaszcza z takim językiem jak Java, gdzie jest naprawdę te metody potrafią być długie, tylko po to, żeby pokazać coś bardzo prostego, jak na przykład dodawanie kategorii do drzewa. Myślcie o tym, jakbyście to wytłumaczyli, albo po prostu zróbcie, niektórzy wam wytłumaczy, albo wytłumaczcie komuś, zróbcie screenshota tego whiteboarda i zastanówcie się, czy da się to teraz wprowadzić w jakikolwiek sposób, ok? No i dążcie do tego, żeby mieć 400 unit testów biegnących poniżej 4 sekund i dających wam duży poziom bezpieczeństwa na produkcji, ponieważ zwyczajnie w świecie przetestowaliście wszystkie możliwe przebiegi. I co wam dostało do testowania w testach integracyjnych? Integracja modułów oraz IO. Dwie rzeczy. No to już będzie szybsze, jak tylko się na tym skupicie. No i pamiętajcie, napisanie scenariuszy testowych, napisanie wymagań, wyciągnięcie od użytkownika, co tak naprawdę ma być, to jest analiza, to jest super ciężka robota. Było dotychczas dwóch ludzi na pełen etat, a teraz zostaliście sami i product owner nie chce wam czasami pomóc na przykład. Więc przyłóżcie się do tego i zrozumcie, że jak to źle zrobicie, to możecie pójść do więzienia, więc nie warto. Po prostu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze... Mamy czas na pytania? Pewnie nie. Jest czas na pytania, ale zanim będzie czas na pytania, bo teraz jest obiad, więc jak wyfruniecie cąd, to ja w pełni zrozumiem.
To jeszcze tylko dodam, że jakby ktoś chciał pracować zdalnie z Białegostoku za stawki warszawskie, to niech do mnie mail nie. Trzy pytania, tak jakby bardzo. Trzy szybkie, krótkie. Ktoś? Stawki. Okej, to się streszczę. Ja mam się prezentację, zrozumienie od razu. Ale jak dopisujesz do SLA, to go testujesz? Nie. Czym testujemy testy, nie? To jest to odwieczne pytanie. Do SLA nie testuję. Dlaczego? Bardzo prostego powodu. Szansa, że popełnisz błąd w kodzie produkcyjnym oraz w DSL-u i to jest ten sam błąd, który się zniweluje, istnieje, ale jest bardzo mała i po prostu nie opłaca się tego testować, tak? Ten kodzik po refaktoryzacji był super. Okay. W imieniu zespołu? Komunikacja takie w formie wideo-webinar, one są jakby do Was potrzebne, jak się zdaje. Tak. Generalnie te komentarze, bo ten test, popatrzcie, o. Tu, przecież to jest graficznie, to po co mi takie komentarze? Te komentarze dają jedną prostą rzecz. Kiedy ja ten komentarz napiszę, zanim napiszę kod, to pamiętam, co mam napisać. A bardzo często się zdarza, że człowiek siada do developmentu, pisze do pisania testów i zaczyna klepać ten kod od razu i na koniec wyszedł mi test tylko zupełnie czego innego i w dodatku niepotrzebny. Więc on mnie fokusuje bardzo mocno, jak napiszę po angielsku sobie, o co mi chodzi, żeby to osiągnąć, po prostu. Więc mimo tego, że wielu ludzi mówi, ale to przecież to jest jednolnika, to jest oczywiste, ty tak uzyskałeś taką super jakość tutaj, że już nie potrzebujesz nic więcej. Tak, tylko że to mi pomaga w pracy, kiedy ja zaczynam od tego, od pisania tego po angielsku. Ja piszę najpierw te komentarze, a potem dopiero wypełniam kodem. Proste. Moje zdanie właśnie do DSL, które budujesz. Budujesz na podstawie refaktoringu, czy bardziej już od samego początku starasz się je stworzyć? Różnie, dlatego że czasami jest tak, że pewne rzeczy są oczywiste, że mogę to inaczej pokazać, bo widzę, że na whiteboardzie to inaczej rysuję, a roztłumaczę to w inny sposób i wtedy wiem od początku. Ale bardzo często jest też tak, że zaczynamy taki typowy, klasyczny kod javowy, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, nasze mózgi trochę tak pracują, a potem po pół roku developmentu nagle się okazuje, Jezus Maria, teraz kumam, o co tu chodziło, co ja napisałem. Bo to, tak jak wspominałem, to jest wicked problem. I wtedy refaktoruję faktycznie te testy, żeby były czytelne, bo po prostu zwyczajnie w świecie. To było z mastera, nie? Przyszedłem, patrzę, o, to już jest w masterze, to już nawet nie jest review. To może bym to zrefaktorował, bo mi się nie podoba ten test, bo muszę go przeczytać. No to musiałem go przeczytać, ale jak już przeczytałem, to poszedłem do kolegi, napisaliśmy razem tamto, tak? No, gdzie ja to mam? No powiedzmy, że to, tak? Po prostu. Więc tak, refaktoruję i często jest tak, że dopiero w refaktoringu jestem zadowolony. Ale uwaga, po pierwszym refaktoringu, pół roku później albo rok później, ja dopiero zacząłem kumać, o co chodzi w tym biznesie. I robię drugi refaktoring. I pracując nad jednym projektem z moim zespołem dwa lata, zrobiliśmy trzy wielkie refaktoringi, kiedy to przypisaliśmy clue tego systemu trzykrotnie. Ale to był mały moduł wbrew pozorom, tylko bardzo dużo logiki. Tylko i wyłącznie dlatego, że odkrywaliśmy dopiero, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Okay? I jeszcze, żeby było zabawniej, przepisaliśmy to za trzecim razem na inny język, żeby było wygodniej w Kotlinie niż w Java. Po prostu. Dobra, to były trzy pytania. Słuchajcie, to teraz... Jeszcze jedno, załóżmy, że to było trzy, a okay. Chciałem zapytać o testy jednostkowe, na przykład jak masz analizę plików, analizę obrazów, czy jak sobie wtedy radzić z tym brakiem I.O.? Czy... Okej. Okay. Co można wrzucić w RAM, trzeba wrzucić w RAM. Czyli podam Ci przykład. Często jest taki przypadek, że ja chcę wczytać coś z dysku, na przykład, nie wiem, mam przykład artykułu. Artykuł to powinien pójść z bazy danych, bo przecież to jest duże, nie? Okazuje się, że jak ja to wkleję sobie do pliku pod tytułem Java, to podczas kompilacji zostanie skompilowane. Co to znaczy? Idea mi kompiluje pod spodem notorycznie. To znaczy, że kiedy ja uruchamiam test, to ja już to mam w pamięci, tak? W sensie, jak załaduję klasę, to mam to w pamięci, nie muszę dotykać potem I.O. I to jest po prostu szybciej. Więc mi wygodniej jest wkleić po prostu wielki kawał stringa, pokazujący na przykład artykuł w Markdownie czy w czymkolwiek, niż wrzucać go w plik. Tylko i wyłącznie dlatego, że będzie to szybsze. I podobnie, jeśli chodzi o analizę obrazu, to jest trochę trudniej, bo ty pewnie masz bardzo duże zbiory plików wejściowych, danych. No to ja mam za mało ramu, żeby to załadować pewnie przy 16 gigach, ale kombinowałbym jak koń pod górkę. Ja nie mówię, że to się do wszystkiego nadaje, no nie? Natomiast tam, gdzie się da, to ja chcę mieć testy w sekundach max, w sensie w milisekundach i sumarycznie do 5 czy do 10 sekund, bo inaczej szlak mnie trafia. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.